Zaczniemy od dobrego balansu kopyta i tutaj na tych górnych rysunkach wrysujemy kość kopytową, która jest ustawiona równolegle do podłoża. W kierunku bok do boku i przód tył. Natomiast dolna sytuacja przedstawia złe ustawienie kopyta, czyli złe ustawienie kości kopytowej, czyli zły balans kopyta. Tutaj mamy ustawienie przód-tył i ustawienie bok do boku. I teraz siły, które działają na kość kopytową, a kość kopytowa przekłada te siły na puszkę kopytową, działają w ten sposób, że przy prawidłowym ustawieniu kości kopytowej siła działająca z góry rozkłada się równomiernie, w tym wypadku na przód i tył kopyta, natomiast w tym przypadku na bok jeden i bok drugi. Natomiast w tej sytuacji siła rozkłada się na czubek kopyta, natomiast w tej sytuacji na jedną stronę kopyta. Jest to zły balans kopyta. Takie wykrzywienie kości kopytowej u koni powstaje w wyniku złej korekcji puszki kopytowej. Żeby zachować prawidłowy balans kopyta, czyli prawidłowe ustawienie kości kopytowej, nie możemy tak dowolnie korygować puszki kopytowej i obcinać. To nie jest zupełnie obojętne, czy obetnie mu trochę więcej z jednej strony, czy trochę bardziej z drugiej, czy bardziej z czubek, czy bardziej tył. To właśnie wpływa na jakby zachwianie równowagi kości kopytowej. Nie możemy zrobić coś takiego, że na przykład zetniemy puszkę kopytową w taki sposób, a z tej strony, jeżeli chodzi o równowagę przód-tył, utniemy na przykład w taki sposób, że trochę więcej szczupka, trochę mniej z tyłu, dlatego że w ten sposób doprowadzamy do zachwiania równowagi i jeżeli byśmy to zrobili, to co narysowałem u góry przy tym dobrym balansie, to doprowadzimy właśnie do takiego wykrzywienia kości kopytowej. Tutaj obok są dwa zdjęcia. Jedno górne zdjęcie przedstawia konia, który stoi w pozycji prawidłowej. Dzięki temu, że balans kopyta ma prawidłowy, czyli równolegle, ta kość kopytowa układa się równolegle do podłoża. Natomiast to zdjęcie dolne przedstawia konia, który jakby tak szeroko rozstawia nogi. To już jest taki dosyć zaawansowana dolegliwość, która oprócz tego, że powoduje ból kopyt, to takiej orientacji tył-przód i przykurcza ścięgna nadpęcia, to powoduje jeszcze dodatkową taką sytuację, że te siły poprzez to, że koń odstawia nogę na bok, przepychają mu jeszcze tą kość kopytową na bok, ale to powiem zaraz przy następnych zdjęciach. Przejdźmy dalej. Na zdjęciach tych dwóch kopyt chciałbym jeszcze raz narysować prawidłowy balans i zły balans. Tutaj po lewej stronie mamy prawidłowe kopyto i tutaj kość kopytowa jest ustawiona prawidłowo. To kopyto jest foremne, prawidłowe. Natomiast na prawym zdjęciu mamy kopyto, gdzie kość kopytowa jest właśnie wykrzywiona w taki sposób. Tutaj siły, które działają na kość kopytową, są równomiernie rozłożone i dzięki temu to kopyto jest foremne. Natomiast tutaj te siły działają w takim kierunku. I dodatkowo tutaj może występować sytuacja taka, że ta kość kopytowa może być krzywo,
ale koń krzywo nie odstawia tej nogi na bok całej, jako całości. I wtedy ta sytuacja jest nieco lepsza, natomiast w tym akurat układzie, który tutaj mamy, to nie dość, że ta koś jest krzywo, to koń odstawia nogę na bok i przepycha sobie tą kość jeszcze całą, nie dość, że tutaj ma krzywą w dół, to przepycha sobie tą kość całą na bok i widać to tutaj ustawienie tych kości, kości pęcinowej i kości koronowej, w ogóle kości kopyta przekrzywionej, tak jak tutaj jest na tym rysunku, i ta kość coraz bardziej wyjeżdża tutaj na lewą stronę. To jest bardzo niekorzystna sytuacja. Lewe zdjęcie przedstawia prawidłową pozycję konia, czyli prosto ustawione nogi od stawu pęcinowego do podłoża. Pęcina równomiernie z przednią ścianą puszki kopytowej. Prawidłowo obciążone tutaj stawy pęcinowe równomiernie i mocno. Tutaj jeszcze dochodzi dodatkowa taka sprawa, jak mocne przeprostowanie stawu nadgarstkowego, czyli to świadczy o tym, że ta pozycja ustaleniowa, pozycja spoczynkowa u konia jest prawidłowo zablokowana i w tej pozycji koń traci bardzo małe, minimalne ilości energii, żeby stać. Natomiast w przypadku tego drugiego konia, w prawej stronie, mamy tutaj niestety wykrzywione te kości kopytowe, czyli koń utracił balans kopyta, o którym cały czas mówimy. W tym kopycie też ta kość jest krzywo. Siły, które tutaj działają, są pod takim kątem. Tutaj trochę mniej. Tutaj dodatkowo w tej sytuacji jeszcze jest taka sprawa, że przy takim wykrzywieniu kości kopytowej, jeżeli koń stałby równo, nie odstawiałby tych nóg na bok, nie byłoby jeszcze tak źle, bo ta kość byłaby krzywa, ale nie wypychałby jej sobie z puszki kopytowej. Tutaj mamy jeszcze dodatkową taką sytuację, że koń przez to, że tak odstawia nogę, to te siły przepychają tą kość kopytową wewnątrz puszki. Tutaj widzimy właśnie taki, jak są ustawione kości, że tutaj na zewnątrz mamy tą kość przepchniętą, jakby na zewnątrz ona wyjeżdża z tej puszki kopytowej na zewnątrz. Dodatkową sytuacją niekorzystną tutaj jest to, że koń, tutaj mamy staw kopytowy, staw koronowy, staw pęcinowy, staw nadgarstkowy i tutaj mamy to samo. Te wszystkie stawy, tutaj niestety jest wiele rzeczy. Ja mówię tylko jakby tak o zasadniczej sprawie, czyli o jakby mechanizmie działania, natomiast nie mówię tutaj dokładnie, bo tutaj jest dużo więcej takich sytuacji i takich miejsc w końskiej całej nodze i w tym kopycie, które w tej sytuacji sprawia koniowi dolegliwości, ale ja mówię tutaj tylko o takim ogólnym mechanizmie, także nie będziemy tego rozkładać na czynniki pierwsze, na anatomię, bo nam jest to do niczego niepotrzebne. Nam jest potrzebne tylko zrozumienie samego mechanizmu działania i jakie dolegliwości są z tym związane ogólne. Właśnie z takim złym balansem kopyta, z wykrzywieniem tej kości kopytowej. To nie ogranicza się tylko do tego, że ta kość kopytowa jest wykrzywiona, tylko to wykrzywienie kości kopytowej pociąga za sobą mnóstwo niekorzystnych sytuacji w całej nodze. Ja tylko tutaj mówię o takich najbardziej oczywistych. Jedną z takich najbardziej oczywistych sytuacji jest to, że właśnie w tych stawach koń
przyjmując taką pozycję, bo to jest pozycja utrwalona, taka pozycja, którą on tutaj te nogi rozkłada na bok, to jest pozycja utrwalona, więc te ogólny mechanizm jest taki, że obciążenia stawów są niesymetryczne, to już sprawia koniowi ból, natomiast czy dolegliwości jakieś. Natomiast tutaj szczególnie więzadła poboczne zewnętrznej strony cały czas się rozciągają. Natomiast od strony wewnętrznej nogi one się przykurczają, są coraz krótsze. Jedne i drugie są bolesne. Te zewnętrzne są bolesne z powodu tego, że cały czas są rozciągane po nadmiarę. Natomiast te przykurczone, w momencie, gdyby koń chciał tą nogę wyprostować, z powrotem zsunąć te nogi razem, to nawet już tylko z tego powodu nie może zrobić, bo by musiał sobie te wszystkie więzadła bardzo mocno obciążyć, te więzadła poboczne, i one będą dla niego bolesne i tego nie zrobi. Więc tutaj mamy przykład, jak właśnie wykrzywienie kości kopytowej wpływa na cały organizm konia i tutaj to nie tylko dotyczy nóg, ponieważ takie odstawienie nogi powoduje przykurcze w łopatkach, problemy z mięśniami grzbietu, szyi i właściwie całego konia. I tutaj znowu ta cała przykrość, która konia tutaj spotkała z tym wykrzywieniem kości kopytowej, to nie jest coś takiego, że koń sobie tą kość wykrzywił sam, tylko tak jak mówiłem na samym początku, to wykrzywienie kości kopytowej spowodowali ludzie poprzez nieumiejętne korygowanie puszki kopytowej, więc nie możemy puszki kopytowej obcinać sobie tak, jak chcemy, trochę więcej z jednej strony, czy trochę mniej, musimy to w jakiś sposób wymierzyć. Jest kilka sposobów wymierzenia bardziej, mniej dokładnych tej położenia kości kopytowej, ale o tym powiem w następnych filmach. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.